Arek, z jednej strony Sean Legrand, z tej strony Kroos, który naprawdę z roku na rok robi coraz większe wrażenie. Zadam pytanie, co nowego, bo na pewno wiem, że jest masa nowych rzeczy. Zgadza się, jakby po premierze roweru Moon zaczęliśmy pracę nad kolejną koncepcją. Mieliśmy dużą jakby przestrzeń, dużą dziurę pomiędzy rowerami do cross country, a pomiędzy rowerem enduro, pomiędzy Moonem. I ewidentnie wiedziałem, że potrzeba tam rowerów z mniejszym skokiem, rowerów dedykowanych do lżejszej jazdy po górach, tudzież do jazdy po ścieżkach. Stworzyliśmy dla nas całkiem nową kategorię rowerów trailowych, czy po prostu mówiąc po polsku rowerów ścieżkowych. Więc mamy w ofercie w tym roku, w ofercie katalogowej, 6 rowerów na ścieżki. 3 rowery full suspension i 3 rowery sztywne. No oczywiście największą gwiazdą jest rower Cross Soil, który był u Was już, pewne informacje były u Was na portalu. Jest to rower, tak jak mówiłem, dedykowany na ścieżki. 130 skoku z przodu, 130 skoku z tyłu. Oczywiście na naszym autorskim zawieszeniu Revo Virtual Suspension, czyli z tak zwanym wirtualnym punktem obrotu. Zawieszenie to charakteryzuje się tym, że jest bardzo czułe w pierwszej fazie skoku, ponieważ krzywa koła jest mocno degresywna w pierwszych 15%. Później oczywiście to się wszystko utwardza. To, co udało nam się jeszcze rozwiązać bardzo dobrze, to to, że to zawieszenie nie kopie po pedałach, mówiąc potocznie. No i że tak powiem, hamowanie też nie ma wpływu na zawieszenie, na działanie zawieszenia. Jedną z unikalnych, jakby takim największym USP tego roweru jest to, że mamy tam zmienną geometrię, tak jak mówimy o tym. Poprzez zmianę podpory takiej podpory dolnego, do dolnej części dampera, możemy zmieniać geometrię o jeden stopień na główce i o jeden stopień na podsiodłówce oraz dzięki temu obniża się suport o około 11 mm, więc zmienia to dość mocno geometrię roweru i ta taka geometria, gdzie jest kąt główki 67 i podsiodłówki 75, jest już taka delikatnie, że tak powiem, można powiedzieć prawie enduro. Chciałem o to pytać, bo niewiele osób dokładnie rozumie, na czym te kąty polegają i jak duży ma to wpływ, ta właśnie zmiana tej geometrii na prowadzenie roweru. No ma, ten rower jest jakby, siedzi niżej, ma bardziej otwarty kąt, więc jest stabilniejszy przy większych prędkościach, lepszy troszkę w zakrętach, ma większą przyczepność, jest niżej środek ciężkości. Dzięki temu możemy po prostu jechać troszkę szybciej, nie? W dół. Zazwyczaj w dół. Arek, dobrze, powiedz mi tak, macie w swoim teamie najlepszych zawodników na świecie. Ludzie zawsze tak jakby lubią inspirować się tym sprzętem, na którym jeżdżą, na przykład Maja Włoszczowska. Powiedz, na jakich rowerach Maja jeździ i co tam jest specjalnego w tych rowerach? Tak, Maja od tego sezonu jeździ w naszym teamie. Myślę, że większość tutaj jakby oglądających to będzie o tym wiedziała. Fajnie, że Maja do nas dołączyła. Mamy najsilniejszy team, że tak powiem, w Polsce i pewnie w tej części jakby Europy. Maja jeździ na rowerze Level B+, który stoi tutaj za nami. Jest to rower, który przyjechał prosto z Pucharu Austrii, który nomen omen dzięki kilku wyścigom Maja Włoszczowska wygrała. Jest to standardowa rama z Level B+, taka, którą może kupić zwykły Nowak czy Kowalski. Natomiast małe upgrade'y, które tutaj poszły, to kierownica szmolkę, lżejszy mostek, New Ultimate, siodło Tuna, wszystko po to, żeby zbić trochę jeszcze standardowej wagi. Koła są na piastach DT Swiss ceramicznych, karbonowe obręcze. To wszystko spowodowało, że ten rower waży blisko 8,5 kg, dokładnie 8,6. Maja bardzo lubi na nim jeździć. Dla nas jakby ważną rzeczą jest takie uwiarygodnienie tej naszej jakby jakości i jakby no doskonałości tych rowerów, to że Maja jeździła w poprzednich latach na wielu innych znamienitych rowerach, znamienitych marek i że tak powiem, przesiadając się na crossa, dalej utrzymuje się w ścisłym topie Pucharu Świata.
Wiemy, że Mistrzostwa Świata to jest 6 miejsce i jakby mały pech, pewnie by było 3. Myślę, że to jest jakby jednoznaczne potwierdzenie tego, czym jest rower cross. Powiedz mi jeszcze takie ostatnie pytanie. Czy jest w planie jakiś taki lekki full cross country, coś tu się dzieje na tej płaszczyźnie, bo macie full enduro ścieżkowe, ale coś takiego jeszcze na te, powiedzmy, trudne takie techniczne trasy? Nad nowymi rowerami dla teamu pracujemy, jednak wolimy to na razie zachować dla siebie. Arek, jeszcze jedna sprawa, rower szosowy. Zawodnicy MTB, wiemy, trenują bardzo na szosie. Jakieś ruchy w tamtym kierunku się dzieją? Tak, renesans szosy widać. No, sam jeździsz na szosówce, wiesz, ile ustawek jest pewnie w Trójmieście, w innych miastach. My też jakby sponsorujemy Cross Road Tour u Cezarego Zamany. Tam jakby pomagamy tym ludziom się ścigać i tak dalej. Rozwinęliśmy ofertę rowerów szosowych na ten rok. Rok temu były to bodajże, było tych rowerów mniej. W tym roku mamy 9 modeli, z czego 4 na ramach aluminiowych, a 5 na ramach karbonowych. To co najważniejsze w całej grupie szosowej, to to, że te rowery są takie bardziej, użyję tu popularnego słowa, bardziej endurance, czyli delikatnie wygodniej na nich siedzimy. Zawodnik może jechać na nim po prostu bardziej wyprostowanym. Trochę jest wyżej kierownica, wyższa główka. No i szersze opony 25 mm. Warto powiedzieć, że takie topowe modele są wyposażone już w hamulce tarczowe i że ten topowy Vento 9.0 ma Shimano Durace i DA2. Jakieś prognozy na przyszły sezon? Coś fajnego planujecie, czy na razie cisza? Cały czas nad czymś myślimy. Tutaj można znaleźć prototypy rowerów, które jakby odwołują się do naszych korzeni trochę, do roweru Cross Unplugged. Jestem jakby dość dużym fanem stali. Od zawsze jeździłem na takim rowerze i jakby wiem, że potrafi on zrobić i że tak powiem, wzbudzić wiele emocji. Będziemy mieli w ofercie w przyszłości 2 rowery na ramach stalowych, które się będą nazywały Pure Trail and Smooth Trail. Jeden będzie na kołach 29 cali z dość szerokimi obręczami 30 mm, oponą 2,25. Natomiast będzie obok niego bliźniaczy, taki, który będzie miał obręcze 27,5+, czyli dość szerokie, 45 mm i do tego 3-calowe opony. Niskie ciśnienie, bardzo dobry grip. Rower ma dość zrelaksowany kąt główki ramy. Wyposażony także będzie w piasty Bost, więc choć to jest stal, która dużo amortyzuje, to również to będzie dość sztywny rower i będzie się na pewno dobrze prowadził. Pierwsze testy, jakie robiliśmy i nawet testowali to nasi dealerzy, no to jest taki rower, którym po prostu wszyscy chcą jeździć. Arek, macie doskonałą ofertę naprawdę w każdym kierunku, natomiast co widać w Polsce, mocno idzie w przód rynek triatlonowy. Czy wy coś chcecie działać w tym kierunku też? Tak, tak. Jakby nie chcemy stracić tej szansy i pierwsze zajawki było już widać jakiś czas temu. Bikeboard testował jakieś rowery triatlonowe. Blogerka Trimama też tam jeździła na tych rowerach. Mamy w ofercie teraz 4 triatlonówki. 2 na ramach, taki prosty podział to, że 2 są na ramach karbonowych, 2 na ramach aluminiowych, od około 3000 do 10000. Jakby, no wiemy, że ten taki bolid triatlonowy potrafi kosztować krocie. Często to są wartości kilkudziesięciotysięczne. Jednak biorąc pod uwagę to, że wiele ludzi dopiero z tym zaczyna, stworzyliśmy ofertę właśnie dla takich amatorów, którzy chcą rozpocząć zabawę w ten sport. Od jakiej kwoty się będą zaczynały rowery? Około 3000 zł. Jak na start bardzo dobra kwota. Super. Arek, dziękuję za informację. Dziękuję.